Cześć, ja jestem Agnieszka Anastazja, a w dzisiejszym odcinku Fenomenalnych Fanficzków poczytamy opowiadania o polskich youtuberach. Zapraszam! Tutaj będą historie o Team X, ale też o shipach i ogólnie o całej ekipie. Napisane przez Team i ekipa Freeza. Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że youtuberzy zajmują się tworzeniem filmów na YouTube'a, to myliliście się. Tak naprawdę YouTube to literackie kółko koncentrujące się na pisaniu fanfików o sobie nawzajem. Zaczynamy od nowa. Godzina 17:00. Powiulka. Już od tygodnia mieszkam w domu X i muszę przyznać, bardzo dobrze się czuję. Domownicy mnie wspierają, a raczej będą wspierać, ponieważ za tydzień zaczynam szkołę. Trudno mi będzie pogodzić te kilka rzeczy. Nowa szkoła, projekt X, no i przyjaciele z domu X. Ale już się tym nie przejmuję. Muszę przyznać, że w domu X mam najlepszy kontakt z Kacper i chyba coś do niego czuję. Kropka, 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 spacja. W pewnym momencie weszła Lexi do pokoju, cała rozpłakana. Julia, musisz mi pomóc, kropka, mówiła płacząc, kropka. Ale co się stało? Zapytałam. Marcin wyjeżdża do Kani. K-A-N-I-A. Czy Marcin Dubiel wyjeżdża do Krainy Grzybów? Co pytajnik? Czemu spacja pytajnik? Nie wiem, ale pomóż mi, ja chyba coś do niego czuję. Ale jeśli Marcin pojedzie do Krainy Grzybów, to potem będzie czuł do mnie tylko bardzo jabłko. Zaczęłam pocieszać Lexi, że powinna porozmawiać z Marcinem, może to przemyśli jeszcze. Bardzo mi było przykro Lexi, że musi to przeżywać, wiem co czuję, bo ja też kiedyś to przeszłam. Przeszłaś co? To, że Marcin Dubiel wyjechał do Krainy Grzybów? Stały wywalec. Later. Godzina 21:00, pow Kacper. Julki dalej nie ma, zacząłem jej szukać, jechałem naprawdę po całej Warszawie, ale jej nie znalazłem. Obwiniłem siebie, że nie odebrałem jej ze szkoły, bo tak to by była w domu i niepotrzebnie robiłem tak, aby była o mnie zazdrosna. Teraz tego żałuję. Nagle o 22 dostałam SMS z numeru zastrzeżonego, że moja zguba jest w okolicach Gdańska i mam czas do 3 w nocy, aby ją uratować, albo będzie źle. Ziemia stanie w płomieniach, a ludzkość opanuje epidemia. Upsi? Kiedy to odczytałem, bardzo się zdenerwowałem i bezmyślnie od razu wyjechałem z domu X do Gdańska. Kacper, nie chcę niszczyć ci dzieciństwa, ale jak szukasz zaginionej dziewczyny po całej Warszawie, to nie polega na tym, że bawicie się chowanego w domu X. Skip time, pow Kacper. Byłem już prawie na miejscu, zostało mi tylko 20 min do końca czasu. W końcu dojechałem i odzyskałem moją Julcię. Jeśli jedynym, co musisz zrobić, żeby odzyskać swoją porwaną dziewczynę jest przyjechanie po nią, to za tym może stać tylko spisek zjednoczonych stacji benzynowych, które chcą zarobić na twoim paliwie. Strzeżcie się, zwolennicy ekodiesla. Była blada i drżała z zimna, dlatego dałem jej moją bluzę. Kiedy tylko się zobaczyliśmy i bandyta uciekł i ją odpiął, podbiegła do mnie i się na mnie rzuciła, przytulając mnie. Ten fanfic właśnie dosłownie stwierdził, że bandyta uciekł po tym, jak zobaczył Kacpra Błońskiego. Co przestraszył się, że moją lwinę zaśpiewa? Pewnego dnia Marek postanawia wybrać się do klubu na imprezę, aby się wyluzować. Po drodze spotyka kogo? Kropka, 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 stacja. Oczywiście Łukasza, kamerzysta, który jest bardzo pijany, postanawia wrócić z nim do domu i się nim zaopiekować. Łukasz zaczyna pracować u Marka. A później już tylko KXK serduszko. W książce będą występować przekleństwa, stacja, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. No po przeczytaniu tego opisu to ja też mam ochotę wybrać się do klubu na imprezę, żeby się wyluzować. Jeden kropka, początek. Marek. Nastał wieczór, więc postanowiłem, że się trochę dziś zabawię. O godziny 2000 wyjechałem swoją Audi z mojego garażu i wyjechałem do klubu Spacja. Podczas gdy spokojnie jechałem samochodem, ujrzałem chłopaka, który szedł w stanie upojenia alkoholowego w 3 pupy i ledwo co trzymał się na nogach. Nie wiem, co mnie wzięło, ale postanowiłem wziąć go ze sobą. Marek? Marek, to się nazywa porwanie. Wiesz, to jest to, co raperzy i koreańscy idole robią z nastolatkami w kroptopach. Wysiadłem z samochodu i podszedłem do chłopaka, który w ogóle nie kontaktował. Złapałem go za ramię i zacząłem prowadzić chłopaka do samochodu. Za swoim czołem czy za jego czołem? Gdy siedział już w samochodzie, ruszyłem do domu, bo odechciało mi się jechać do klubu Spacja. Nie no, spoko, to w pełni zrozumiałe. Jakby impreza w klubie może być dobra, ale nic nie jest tak dobrą zabawą jak porywanie randomowych pijanych ludzi z ulicy, prawda? Łukasz. Obudziłem się w jakimś obcym pokoju, kompletnie nic nie pamiętam, co się stało poprzedniego wieczoru. Nagle do pokoju wszedł jakiś nastolatek, o już wstałeś, powiedział. Na co zacząłem zadawać mu pytania, kim jest i gdzie ja jestem. Spokojnie szłeś wczoraj ulicą upojony alkoholem i cię zgarnąłem. Porwałem.
Achy, po co mnie zgarnąłeś? Powiedziałem do chłopaka ze smutkiem w oczach. No, żeby razem sadzić kwiatki w ogródku, a jak myślałeś, po coś porywa ludzi? A więc tak, chciałbym ci zaproponować pracę u mnie, mógłbyś u mnie pracować, spacja pytajnik. Porywanie ludzi z ulicy, najlepszy sposób na zrekrutowanie nowych pracowników. Marek Kruszel poleca. O kim mogę u ciebie pracować, tylko wyjaśnij mi, co mam u ciebie robić, a przede wszystkim chciałbym cię lepiej poznać, bo ile ty masz wygle lat? Spokojnie będziesz u mnie pracował jako mój służący, będziesz musiał wykonywać moje polecenia, takie jak robienie mi kąpieli, będziesz moim szoferem, będziesz ogarniał dom, przynosił mi śniadanie do łóżka i typy będziesz też u mnie mieszkać. Hashtag, co by było, gdyby Kurosicudzi powstało w Polsce. Later. Kiedy zadałem już Kasi i Łukaszowi zadania, poszedłem do swojego pokoju, postanowiłem, że powspominam sobie stare czasy, chociaż co ja miałem wspominać, jak mój ojciec bił moją matkę, a zarazem mnie przypomniałem sobie jedną sytuację, która stała się w moim dzieciństwie, spacja kropka. Siedziałem w swoim pokoju na górze i nagle usłyszałem krzyki mojej mamy. Ała powiedziała. Okej, przemoc w rodzinie to nie jest temat do żartów, ale ała powiedziała? To jest hit kwestia na miarę Okito Pa. Wyobrażacie sobie tą scenę? Mąż kłóci się z żoną, zaczynają krzyczeć, nagle on bierze, przykłada jej w twarz. Ała! Idziesz sobie szlakiem ze znajomymi, nagle z góry spada głaz. Przygniata ci nogę, kruszy kości, złamanie z przemieszczeniem w trzech miejscach. Ała! Czytasz fanfika, jest tragicznie. Interpunkcja i ortografia nie istnieją, postacie mają mentalność przedszkolaków, twoje oczy krwawią. Ała! Będę tak robić. A teraz dla odmiany przeczytamy coś dobrego. Przeczytamy dzieło wybitne, w którym bohater nie boi się wyrażać swojej tożsamości, tak jak czuje ją w bieżącej chwili, nawet jeśli zmienia się ono co drugie zdanie. Dzieło wywołujące u odbiorcy gamę emocji. Dzieło proste w formie, ale trafne w treści, które jednym dobrze skonstruowanym zdaniem potrafi trafić do czytelnika lepiej niż wielostronicowe opisy. Dzieło bogato nawiązujące do sztuki, które jednocześnie zachowuje matematyczną precyzję. Ale dość już tego gadania, zaczynajmy! Horror Blowek. Blowek to diabelska kreacja, która morduje niewinnych ludzi. Jest straszny. Prolog. Siedziałam przy komputerze i sobie grałam, nagle ni stąd, ni zowąd. Zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju, był to Blowek, trzymał nóż. Bardzo się wystraszyłam i ucieklem, ale wtedy on mnie złapał. Kropka, kropka, kropka. Enter, 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 enter. On był diabłem. Kropka, kropka, kropka. Dzięki tym kilku zdaniom my już wiemy, komu składane są w ofierze te wszystkie nastolatki w kroptopach. Blowek złapał mnie i ciągnął za sobą, bardzo się bałam. Wtedy zobaczyłam jego twarz. Wyglądał tak. Był diabłem. Nie mogłam w to uwierzyć, zawsze myślałem, że jest człowiekiem. Byłam jego fanką jeden numer, a teraz on mnie porwał. Uga buga, powiedział i wrzucił mnie do jakiejś klatki. Tańcz. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Wrzucił do klatki 69666 złotych kapsli. Nie, sprzeciwiłam się i puknęłam nogą. Masz mnie wypuścić. Po fiku miku cię parapetuwo powiedział. Tańcz. Spacja, spacja, wykrzyknik, 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 wykrzyknik. Powiedział i uśmiechnął się zadziornie. Poddałam się i zaczęłam tańczyć. Renagede, renegade, renagde. Śpiewałam i ruszałam tylekiem. Dobrze, dobrze, mówił Blow. Potem on poszedł, a ja zasnęłam i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.